Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Idumei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Ten czas adwentowych spotkań ze Słowem Bożym to czas, w którym widzimy przygotowanie. Niebezpieczeństwo tego słowa przygotowanie może polegać na tym, że jakby nie doceniamy tego, co mamy naprawdę zrobić. Że to przygotowanie traktujemy tylko jako czynność, którą wykonujemy przez chwilę i ona no, po prostu jest koniecznością do wykonania. Przygotowujemy na przykład dom na gości, no to więc trzeba posprzątać i nikt nie zwraca uwagi na to, jakby ile czasu spędza przy tym, nie zwraca uwagi na czynności, no bo po prostu to trzeba zrobić. Gdy kobieta gotuje, przygotowuje posiłek, no to też musi tak zebrać produkty, musi ugotować, musi przygotować, podaje też i wielu ludzi nie zwraca w ogóle na to uwagi, ile ona musi pracy włożyć, ile trudu, ile postarać się, żeby tak właśnie było. To przyjmujemy jako coś normalnego, oczywistego. Nie zwracamy na to uwagi, patrząc tylko na ten efekt. Ale właśnie czas Adwentu to jest taki czas, kiedy my chcemy przyjrzeć się tym czynnościom. Co my tak naprawdę musimy zrobić? Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu przyjrzeniu się my rozumiemy pewien proces, który się w nas dzieje. Pewną drogę, którą my musimy przejść. Czyli liczy się nie tylko ten ostateczny cel, że na przykład będziemy przeżywać święta, ale również liczy się ta droga, która nas tam prowadzi. I widzimy, że ta droga też ma być kształtowana, czyli na przykład prostowana, na przykład wyrównywana. Czyli ja muszę coś zrobić i to, co robię, ma skutek nie tylko taki, że jestem lepiej przygotowany do świąt, ale to coś zmienia mnie. I widzimy, że pierwsza rzeczywistość, która jest pokazana, to to, że Jan Chrzciciel wychodzi na pustynię. I to jest pierwsza czynność, która przygotowuje przyjście Jezusa. I być może jest tak, że to jest to coś, do czego Bóg cię wzywa w Adwencie. Żeby wyjść na pustynię. Oczywiście nie chodzi o to, że teraz całe Gliwice przeprowadzą się pod klucze i na pustyni Błędowskiej będą tam koczować, bo ostatnio została przygotowana tak, że więcej turystów może zobaczyć i podziwiać ten krajobraz. Ale to za mało, żebyśmy się przeprowadzili na chwilę w to miejsce. I nie o to chodzi. Wyjście na pustynię oznacza pewną świadomość siebie i takie kroki, które ograniczają coś we mnie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś bardzo dużo mówi, no to wyjściem na pustyni jest powstrzymywanie się od mówienia. Jeżeli ktoś reaguje bardzo emocjonalnie, to wyjściem na pustyni jest
nazywanie sobie tych emocji, nawet pisanie na kartce, co dzisiaj się we mnie działo. Ja sobie nazywam te wszystkie rzeczywistości, które mnie tak bardzo poruszały, tak bardzo mną miotały. Jeżeli ktoś z kolei mija innych, nie zwracając uwagi na nich, tylko swój cel osiąga i nawet nie pamięta, komu co powiedział, z kim się dzisiaj spotkał, nagle sobie uświadamia, że on właściwie nawet nie wie, co zrobił z tymi ludźmi, którzy byli obok. Czyli, krótko mówiąc, traktuje ludzi bardzo przedmiotowo i narzędziowo. To wyjściem na pustyni jest zatrzymywanie się przy każdym spotkanym człowieku. Jeżeli ktoś przyzwyczaił się zbytnio do tego, że żyje w takim pośpiechu, w takim ciągłym zabieganiu, to po prostu powinien się zatrzymać. Oczywiście może być też odwrotnie, że ktoś tak bardzo się wycofał, że już przestało mu się nawet chcieć wychodzić z domu, chcieć działać, czyli ta osoba wyjściem na pustyni by nazwała to, że ja wzbudzam w sobie więcej chęci działania. Że ja wychodzę do innych, spotykam się z innymi, pierwszy rozpoczynam rozmowę. Wyjście na pustynię oznacza krok, decyzję i działanie w kierunku tego, żeby zmienić tę sytuację, która jest nieprawidłowa, niewłaściwa. I to jest pierwszy krok. Jeszcze nie jest to rozwiązanie całej sytuacji, jeszcze to nie jest naprawienie wszystkiego, ale to jest taki krok, w którym ja przyglądam się temu, jak ja wyglądam. Czyli muszę mieć okazję, żeby to zrobić. Czyli muszę zatrzymać w jakimś sensie to, co się dzieje. Podałem kilka przykładów, ale wiadomo, że każdy z nas jest troszkę inny. Każdy z nas ma inną dziedzinę do obejrzenia, do przyjrzenia się. A są tacy, którzy przez cały rok nie czytają żadnej książki. No to Adwent powinien być czasem lektury. Są tacy, którzy w ogóle nie widzieli Ewangelii na oczy. No więc Adwent jest takim czasem, kiedy otwieramy Ewangelię i ja zaczynam sobie czytać fragment po fragmencie. To jest ten moment zatrzymania. Są takie małżeństwa, które tak bardzo przyzwyczaiły się technicznie wykonywać wszystko wokół, że nigdy nie rozmawiają o poważnych rzeczach, o poważnych sprawach, o sobie. Albo zapomniały już dawno o emocjach, o uczuciach, które nas łączą, to takie małżeństwo Adwent i pustynię powinny rozumieć jako umówienie się na randkę małżeńską. Że któregoś wieczoru spotykamy się po to, żeby być tylko ze sobą i mówić tylko o swoim sercu, o swoich emocjach. To jest wyjście na pustynię. To jest to zatrzymanie się, by przyjrzeć się swojemu sercu. Ale to jest dopiero pierwszy krok. I jeżeli go nie zrobimy, to następne kroki jakby nie mają za bardzo racji bytu. Dlaczego? Dlatego, że nie przebije się to coś, co Bóg chce zrobić dla ciebie. Również w tym czasie Adwentu. Co takiego stało się, kiedy Jan wyszedł na pustynię? Do Jana na pustyni skierowane zostało słowo. I wtedy rozumiemy, dlaczego my się musimy zatrzymać. Dlaczego ja muszę zmienić troszkę konfigurację swoich zajęć? Dlaczego ja muszę zadziałać przeciwnie niż jest ciągle i do czego się przyzwyczaiłem? Bo to jest moment, w którym ja jakby pozwalam Bogu, żeby do mnie coś powiedział. Czasami jest to zachęta, czasami jest to napomnienie, czasami jest to wołanie, czasami jest to delikatny szept. I za każdym razem jest to troszkę coś innego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg czasami musi zawołać cię po imieniu. Tak, bo w tym świecie, w tym wirze już zapomniałeś, że Bóg chce mieć relację z tobą. Więc mówi ci po imieniu. Czasami chce cię napomnieć. Słuchaj, zatrzymaj się, bo inaczej za miesiąc czy za rok będzie zawał. Czasami jest to zwrócenie uwagi. Słuchaj właśnie, no jak ty traktujesz innych ludzi? Czasami jest to zaproszenie, słuchaj,
drobnych rzeczy potrzeba i twoja relacja będzie naprawdę piękna i będzie ci dawać satysfakcję, ale zwróć uwagę na te detale, na te drobnostki być może na pierwszy rzut oka, ale coś, co naprawdę zmieni ciebie. I stąd widzimy, że to słowo, które zostało skierowane do Jana, było słowem, które pozwoliło jemu wyjść do innych. I to jest ten trzeci element tego pustynnego działania, czy pustynnej drogi Jana Chrzciciela. Mianowicie, obok tego, że on wyszedł, czyli zatrzymał się trochę, obok tego, że on przyjął słowo, które zostało do niego skierowane, to trzecia rzecz, on wyszedł do innych. On wyszedł do ludzi. I zaczął z nimi rozmawiać, zaczął im głosić, zaczął ich zachęcać, zaczął ich napominać, zaczął im tłumaczyć, zaczął im pokazywać, co to znaczy prawdziwie żyć z Bogiem. I może potrzeba takiego trzeciego kroku. To znaczy, że ja rozumiem, że nie jestem sam. I oczywiście najpierw to jest w małżeństwie, w rodzinie, wśród przyjaciół, że ja wychodzę ze swojej skorupki. Wychodzę ze swojego zamknięcia. Wychodzę ze swoich schematów. I myślę, że no, jestem na mszy, to musi być tak, a tak. A Bóg mówi, słuchaj, ja chcę cię obudzić. Ja chcę ci pokazać, że na tej mszy może być inaczej. Że ty możesz wyjść jak ślimak z tej skorupki i nie musisz cały czas tak samo dreptać, albo się ślizgać, albo tak się czołgać. Ja ci chcę pokazać drogę i kroki, które możesz zrobić. Odważnie, śmiało, z taką świadomością, że ja cię wspieram i ja ci dodaję odwagi. I Bóg mówi, ja chcę dla ciebie to zrobić, ale wyjdź ze swojej skorupki. Czasami to wyjście może oznaczać, że ja otrzymam dużo więcej od bliźnich. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowałem się pójść właśnie w tym kierunku. Że ja nie robiłem czegoś do tej pory, a teraz zrobię. Że uśmiechnę się do sąsiadów, że odwiedzę kogoś, kogo bardzo, bardzo dawno już nie odwiedzałem. Że spotkam się z kimś, kto no być może czeka na to, żeby tę relację jakoś zpogłębić, czy ją bardziej umocnić. Wyjdź ze swojej skorupki. Każdy z nas jest w innej sytuacji. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli, których z tych pustynnych kroków jest dla ciebie bardziej konieczny. Może jest tak, że zatrzymujesz się od czasu do czasu, a może tak, że nigdy się nie zatrzymujesz, tylko to się toczy samo. No więc być może to jest pierwszy krok, który musisz zrobić. Wyjdź na pustynię. Zmień jakby środowisko. Zatrzymaj to, co się dzieje. Może to jest drugie, że ja muszę bardziej posłuchać Boga. Co mi Bóg chce powiedzieć? Jak naprawdę jest? Może potrzebuję więcej szczerości. W tym patrzeniu na siebie, na moje środowisko, na moje małżeństwo czy rodzinę. Bóg ten głos budzi we mnie, w moim sercu, przez różne okoliczności. Kiedy ja posłucham, kiedy wyłączę sobie jedno, drugie, trzecie urządzenie, to bardziej będę w stanie to przyjąć. Może to jest to, czego potrzebuję dzisiaj, teraz, w tym czasie Adwentu. A może to jest to trzecie, że ja muszę wyjść ze skorupki, że ja muszę wyjść do innych, że ja muszę odezwać się i nawiązać jakąś relację. Albo ją pogłębić, zwiększyć, poszerzyć. Pomyśl, co jest bardziej potrzebne tobie, dzisiaj, teraz. I każdy z tych pustynnych kroków jest błogosławiony. Jeżeli wszystkie trzy będą w twoim życiu, to w inny sposób będziesz przygotowywał się na przyjście Jezusa. W inny sposób będziesz przeżywał ze swoją rodziną święta. W inny sposób to Duch, który pozwolił Janowi usłyszeć te słowa, głosić te słowa i zmieniać ludzkie serca, ten Duch Święty będzie cię prowadził. To on ci będzie podpowiadał, co tak naprawdę powinno być twoim wyjściem na pustyni. To Duch Święty będzie przemawiał do ciebie słowami Boga. To Duch Święty będzie ci dodawał odwagi, abyś wychodził ze skorupki. Pozwól, by tak się stało.
stojąc, wyznajemy wiarę.